Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj instrument skierowany do fanów marki ESP, bo na moich kolanach model LTD SN200HT w wykończeniu czarnym satynowym. Moi drodzy, prostota, bardzo dobra, skuteczna konstrukcja za bardzo rozsądne pieniądze. Jest tu typowy superstrat, który jest zbudowany w bardzo prosty, solidny sposób, który da nam wiele radości z gry oraz da możliwości przestrajania instrumentu. Nie musimy się o nic martwić ze względu na rozwiązania techniczne, które w tym instrumencie są zawarte, a są naprawdę, jak wspomniałem wcześniej, proste. Korpus wykonany z lipy, jest to typowy SN, jeśli chodzi o ESP. Bardzo lubiłem te gitary, sam posiadałem modele tylko z serii E2. Bardzo, bardzo mi się na nich dobrze grało. Jest to typowy super strat, fajnie wycięty, bardziej w stronę klasycznego Stratocastera, tyle że nie tak bardzo pozaokrąglany. Most tej gitarze to typowy hardtail ze strunami przez korpus. Struny dodam, to Diadario w rozmiarze od 10 do 46. Dwa przetworniki znane z instrumentów budżetowych sprawdzają się w każdej konstrukcji marki LTD, tej budżetowej. Jest to model LH150. Mamy tutaj dwa humbuckery rozpinane na single za pomocą potencjometra tonów, potencjometr głośności oraz trójpozycyjny przełącznik. Gryf zamontowany jest na cztery śruby na blachę, jest lekko spod ukosa ścięty tutaj ten tył, żebyśmy mogli grać wyjątkowo łatwo w wysokich pozycjach. Gryf wykonany jest z klonu, z naklejoną podstrunicą klonową. Nabito na tą podstrunicę 24 progi X-Jumbo, czyli potężne jumbo. Bardzo dobrze wykończone. Mamy tutaj kropeczki na podstrunicy, na górnej krawędzi mniejsze oraz na górnej krawędzi zewnętrznej podstrunicy również nieco większe kropki. Klucze, 6 kluczy olejowych w linii, główka typowy ESP SN. W wersji modern również mamy tego typu główkę, tyle że te instrumenty już są odpowiednio droższe. Posłuchajmy, jak brzmi ta gitara. Dodam tylko, że gniazdo jeszcze tutaj na dole, bo wyczułem, i płytka maskująca jest w kolorze czarnym. Jednego koloru to się bardzo dobrze ze sobą komponuje. Ten czarny kolor w macie, powiem Wam, że jeszcze w realu, wygląda tak, jak byłby lekko metaliczny. Także tym bardziej fajnie. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Link do tej gitarki znajdziecie gdzie? Pod spodem, w opisie. A ja się z Wami żegnam. Wpadajcie na guitarcenter.pl, czyli naszą stronę, oraz do naszego sklepu stacjonarnego w Łodzi przy ulicy Brukowej. Cześć!
We'll be right back.